Cześć kochani! Jeszcze niedawno odliczaliśmy dni do Halloween, a dzisiaj projekt Halloween jest już tylko wspomnieniem. Dla mnie był to niesamowity czas. Niezwykły pod wieloma względami. Uwielbiam, kiedy w moim życiu jest twórczo, kreatywnie, intensywnie, a projekt Halloween taki właśnie twórczy pęd w moje życie wprowadził. Oczywiście oprócz tych samych wspaniałości był też pot i łzy. Były. Uwierzcie, było i to niemało. Były nieprzespane noce, zakwasy w rękach, kryzysy twórcze. Zdarzało się, że się tak zatkałam, że naprawdę ciężko mi było iść dalej. I wtedy wkraczaliście wy. To jest niesamowite, jak ten kanał ruszył z kopyta dzięki temu projektowi. Naprawdę sporo was się tutaj pojawiło. Dziękuję każdemu z was z osobna za każde polubienie, za zaufanie do mnie i subskrybowanie mojego kanału, za każdy komentarz, bo absolutnie każdy komentarz przeczytałam. Na większość starałam się odpowiedzieć. Każdy komentarz jest dla mnie ważny, coś do tego kanału wnosi. Jestem absolutnie przeszczęśliwa, że jesteście aktywni i to jest super. Tak trzymać. Oczywiście nie uszło waszej uwadze również, że w międzyczasie zmieniła się nawet nazwa mojego kanału. Teraz nazywa się Dorota's Freaks, ale malowane buzie nie znikają całkowicie. Istnieją nadal na Facebooku jako osobna strona, na której prezentuję całą moją twórczość dotyczącą dzieciaków. Więc tam również zapraszam, bo to jest również coś, co bardzo lubię robić i jest też dla mnie ważne. A tutaj będą się działy różne dziwne rzeczy. Jeśli makijaż, to artystycznie, kreatywnie, z przymrużeniem oka, taki specjalnie dla moich freaków. Obmyślam intensywnie, jak sobie ten kanał zorganizować. Wielkie dzięki za wszystkie wasze komentarze i sugestie co do tego, co mogłabym dalej robić, co chcecie oglądać. Na pewno wezmę je pod uwagę i z pewnością większość z tego, co powiedzieliście, prędzej czy później pojawi się na kanale. W jakiejś formie, jeszcze nie wiem dokładnie w jakiej, czy w formie jakiejś serii, czy pojedynczych wzorów. Na pewno najważniejsze jest dla mnie to, co wy chcecie oglądać. A ja czasem po prostu potrzebuję takich pomysłów z zewnątrz, bo moja kreatywność też ma swoje granice. Szerokie, ale ma. Oczywiście zachęcam was również, żebyście pod tym filmem również pisali, co chcecie tutaj oglądać, co chcecie, żebym namalowała. Wasze wszelkie sugestie zawsze czytam, zawsze biorę do serducha. I są mi potrzebne. Wpadajcie też koniecznie na Facebooka i Instagrama Dorota's Freaks. Będę też na bieżąco informować, jak ten kanał sobie zorganizujemy, w jakie dni będę publikować, co, jakie tematy i tak dalej, więc widzimy się tam również. Dzisiaj wyjątkowo widzimy się w takiej odwróconej konfiguracji. Wy jesteście z tej strony, normalnie jesteście ze strony tamtej i już niedługo właśnie w ten sposób się zobaczymy. I to by było na tyle. Oczywiście zachęcam gorąco do subskrybowania kanału, bo wtedy nic was nie ominie. A tego byśmy nie chcieli. Czy to wszystko? To wszystko. Dobra. Zmykam.